wam, że jest Meksyk. Zobaczcie. Świry. Poszedł, patrzcie. Fuh. Łódka, która waży ponad tonę. Nie, to pierdala to. Dobre leci, co? Ale to tak. Siemaneczko wszystkim, Piotr Bobo, Matka Polska w pogoni za sumem. Witam was kolejny raz na moim kanale. Słuchajcie, i tak jak obiecałem, dojechałem do siedziby Tangiri. Właśnie przed chwileczką zaparkowałem auto. Jest Szafunia, również kamerzysta tutaj. No i co? I dzisiejszy taki dzionek będzie, troszeczkę wam pokażę, jak wygląda pracownia, stocznia, warsztat, gdzie są budowane łodzie Tangiri. Polecimy też nad wodę przetestować kilka modeli łódek, w tym jedną naprawdę mega dowaloną łódkę. Za chwilę ją wam pokażę, jak będę tak przelatywał. Także wychodzę, witam się z chłopakami, no i zaczynam odcinek. No mam nadzieję, że wam się coś nowego na tym kanale spodoba, coś innego. Wędkarsko, ale nie tak typowo, nie? Jest Karolek, Lasota. O. Wyobraziłem tu to sobie. Szef pracuje, pracownicy się... Siemano. Tak, opierdzielają. Proszę bardzo. To jest ta łódka, o której wam wcześniej mówiłem. Słuchajcie, przejdę sobie. O. Zobaczcie, jaki sztos. To oczywiście o tej łodzi trochę więcej nad wodą, ale zobaczcie, już wam co nieco mogę pokazać. Tu jeszcze pozostaje pytanie, jak ją założymy tutaj, wsadzimy na tą przyczepę. Warsztat, jest i Marek. 510. Nie jesteś nago przypadkiem czy coś? Bo wiesz. Czyli dzisiaj co, zabieramy tą, tak? Nie, zabieram tamtą. Aha, ta nie idzie. Ta nie idzie, bo nie mamy sterociągów. Aha. Cięgien nie mamy, ale nagramy ją na Mazurach. Tak. Na Mazurach mówisz o tych zawodach? Nie. Gdzie jakiś inny termin wybierzemy, żeby wszystkim pasować? Aha. A to sobie pojedziemy już na 3 dni gdzieś na te Mazury, nie? No, ale tutaj wam pokażę tą. No zobaczcie. To jest jaki model? To jest 650 z 250-konną Hondą i dzisiaj również na niej będziemy pływać, także no ja się doczekać nie mogę. I jeszcze co będzie? Jaka będzie jeszcze łódka? 440 i 500. 440? I 500. Zobaczcie różnicę, 460. A właśnie, no, zwróćcie uwagę, nie? Jak to się... To jest 460, naprawdę kawał krypy. Karolek ma taką 460. I ona idzie do mnie do firmy, dla Andrzejka. No, a tutaj macie dla porównania 650, nie? Bo tamta na zewnątrz też ma 650, nie? No, także... No, już, ja już nie mam 460 i to ma nie. No, ale pływałeś na 400, byłeś użytkownikiem, no. Oczywiście. O to mi chodzi. No, także widzicie... Zobacz, tu się 500 robi, też warto pokazać. Gdzie? Obok. Daniela Celeb. Aha, Daniela. Tak. A, to pozdrawiamy, Daniel, jeśli będziesz oglądał. Też kawał krypy. I ty też tak weź tą 500. No. Kurde, powiem ci, że kawał łajby. Ile, jaki silnik do tego zakładasz? 150 koni. A maksymalna, jest ile? 140 koni. To nie wiem, czy to może... Nie, to 150, tak? 150. No, powiem ci, że będzie grubo. Słuchaj, bellyboat się z przodu mnie zmieści. No na pewno. O, także widzicie, praca w re, za chwilę będziemy ładować łódki i lecimy nad wodę przetestować kilka modeli. To wygląda, stary. Poczekaj, pokaż. A ten Pro Max tutaj pasuje. No, ten Merkury jest, powiem ci, sztosik. Rozwala system. Coś pięknego, no. Idealny. Naprawdę. I ogólnie Merkurego też tutaj jest możliwość zakupu, nie? Do tych łódek. Tak, oczywiście. Merkury, Honda, Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu. A, czyli wszystko w zasadzie, no. No, także widzicie, oprócz łódek, oczywiście elektronika i silniki zaburtowe. Patrz, jakie fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o wlew paliwa. Wlewasz, nic ci się na pokład nie wyleje. A tu jest, ale to zbiornik jest tu gdzieś z przodu? Zbiornik jest pod pokładem. Ja też tak zamówiłem w swoim pęcercie. Patrz, jak normalnie
No widzicie, są właśnie takie smaczki, o których chciałem wam trochę pokazać i powiedzieć. A to jest ten gołścik nowy Lawrence'a. Tak. To ja myślałem, że on jest troszkę większy, wiesz, że on jest w sensie gabarytowo podobny do tego garbinowskiego, nie? Wiesz co, wygląda na mniejszy. No na mniejszy wygląda. Czapa jest dużo większa. Mniejsza. No to jest. No na tych basówkach, bo one niziutko są, nie? No. Jestem ale... w Trionie przyciemnianych szyb, na pewno też by to fajnie wyglądało, nie? No. Nie no, łajby mega, naprawdę. Ale najbardziej jestem ciekawy, powiem ci tego, jak to będzie to latało, nie? Tam jest 250 założone, tu mamy 150. Ale jak to wygląda, co? No nie, no Meksyk, od razu nie? Byśmy tuńczyki tutaj... Także już wkrótce gdzieś na Bałtyku na pewno ktoś będzie łososie z tego łowił. Założę się, że tak będzie. Szefie, długo szef będzie jeszcze pracował? Tyle ile trzeba, czyli bardzo dużo. No, a to są te nowe przyczepki. Oczko w głowie też, firmy. A ten, kto będzie ją wiózł? Ja. Ty będziesz ją wiózł? Tak. Właśnie chciałem powiedzieć żonie, że pamiętasz, kochanie, jak o naszym domku letniskowym, to możemy jeździć z nim wszędzie. No. Ja jeszcze na pewno podkażę to wszystko nad wodą, ale zobaczcie, jak to jest wszystko. Ostatnim razem, jak byliśmy, oczywiście nagrywałem dla was vloga z Tomkiem i z Markiem oczywiście i z Karolem, ale moja mała córeczka nie pozwoliła obrobić mi tego materiału niestety. Także ta łódka była jeszcze w takim, troszkę była... No nie wyglądała tak jak dzisiaj, no była w budowie. No, no ona była w trakcie no. Budowy, a tu już widzicie zakończenie jest. Patrz Piotrek, może by stacjonarek z niej rozciągnąć. Tak, zobaczcie. Specjalnie z Karolem się wzięliśmy kije sumowe, żeby je tutaj 6, 10, postawić. 16 plus... Ty, ale stacja, powiem ci, z tego byłaby konkret, nie? Na rodanie takim, nie? No. Oj, człowieku, gaz do dechy. No i ten kolor jest przepiękny. No, nie? Ten kolor, nie? Robi robotę. Dobra, będziemy za chwilę ją przerzucać, jak się uda i lecimy nad wodę. Nierównej udało się wyjechać tą landarą. Tutaj jeszcze robimy miejsce na trzy łódki, nie dwie, żeby nimi wyjechać. Zwróćcie uwagę teraz, trochę więcej miejsca, żebyście zobaczyli. Oczywiście nad wodą jeszcze wam pokażę, ale no jest przecudowna, naprawdę. Zestawi się prezentuje przecudownie. No także zostało jeszcze dwie łódki, stąd wyprowadzić 440 i 650. Testy nad wodą. Dobra. Zobaczcie, jaki silnik, kaban. Tu przejdzie elegancko. Dobra, ja będę nadzorował tutaj, nie? No. Nie ma? No. Teraz wino pójdzie. Pamiętajcie, tak pomalinku. Dobra. Czekaj, i tak i znowu teraz. Strzeliło. Nie, ona stanęła na tej, na stanęła tej, na drugiej tej. Na drugiej tej. I teraz przesuń. Dobra, panowie, ale czy ja mogę coś powiedzieć? Silnik trzeba wytrymować do góry. No. Tak, do góry go ten. No. Plus tam. Dawaj. No, ona już poszła. Dobra, już poszła. Ja. Wcale nie jest takie proste coś takiego wrzucić. Opuść to. No mega jestem ciekawy, powiem wam szczerze, że no na takich łajbach jeszcze nie pływałem i myślę, że fajny będzie odcinek i wam się również spodoba. Coś nowego. Zobaczymy. Dobra, widzimy się, słuchajcie, na miejscu. Jeszcze lecimy zatankować łajby, zjeść coś na szybko i
wodujemy i pływamy. No zrzucaj tym rzęchem. Trzymaj, ale niech zjedzie, nie może być tak wysoko łódka. Nie, niech jeszcze trochę da do tyłu, no, nie? No to spokojnie, to jeszcze przecież ile miejsca jest, nie? Ty, ja Audiną tu wjeżdżałem po tyle, żeby... No, nie no, pa, otworzy te... W Rajczego wskakuj, ratuj się. No, dlatego odpadłem, jak ktoś to by na podpieca. Bul, 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 bul. Dobra, Karolku, myślę, że będzie git. On też silnikiem, wiesz, wyjdzie, nie? Popchnij jej. Odepnij, sztos. Silnik i na wsteczny. A jak? Mamy małe problemy techniczne z tą wielką łajbą. Tam chłopaki w tej chwili walczą, także zrzucamy 440. Troszkę o niej porozmawiamy już na wodzie. Bardzo fajny model łajby. Tak fajny, że prawdopodobnie u starego się taka znajdzie, także jestem mega ciekawy tej łajby, chociaż już na niej pływałem kiedyś, ale nie na 60-konnym silniku. No i tak się widzicie, prezentuje 440 na 205, najszerszy, na 205 jest, nie? Po szerokości. 203. 203, okej. Okay. 203, tak. Ile waży? 340 kg, konsolowa. Konsolowa? Konsolowa. A na rąbku? Na rąbku będzie gdzieś 30 kg lżejsza. A, to tam niewielka różnica, nie? Konsoli i... O! Jest! 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 440 w środku. Tutaj te bakisty, które tu widzicie, to jest oczywiście kwestia... Znaczy tak, przód jest chyba zawsze w tej samej... konfiguracji, nie? Prócz tak, ewentualnie tak, tej. To zawsze jest, możemy to przedłużyć, jak chcesz dodatkową bakistę. Aha, czyli dodajemy. No tak, no to tą bakistę to wiem, tak? Ale tak. Generalnie przód jest... Tak, konstrukcja jakby jest niezmienna. Jasne. No i tu mamy zapięte 60 koni. 60 Yamaha. Idealny silniczek do tego. I moc 60 do 440 to jest maksimum, z tego co tak, pamiętam, tak? Tak, tak. Chociaż się zdarzają wariaty, zakładają więcej. 70. Są mi 70. Tak. Ale zwróćcie uwagę, że... Patrzcie, my jesteśmy tutaj... Szafunia, usiądź sobie tutaj. Dobra. Zwróćcie uwagę, że siedzimy we trzech. No, niby 440 tylko długości, tak, by się wydawało. Szybkość robi swoje. Robi swoje, no. Ja myślę, że Szafunia tu naprawdę nie ma co więcej. Ale w dwójkę się położysz. Chłop, wiesz, bo ja mówię do stacji, bo ja chciałem cały czas na rumpel, nie? Ale jednak ta konsola tutaj tą robotę mega robi. Wiesz, to mnie przekonało do tego, nie? No. No tak, tu musicie też pamiętać właśnie o tym, że ta wersja łodzi jest również na rumpel, tak? Tu mamy konsolę, ale można tutaj śmiało montować sobie silnik na rumpelku. 60 na rumpel, to już powiem wam, że jest konkret temat, naprawdę. Miałem wrażenie z zewnątrz, że jest mniejsza, ale jak się wchodzi do środka i siedzą tutaj trzy osoby, zobaczcie, na bardzo małej przestrzeni w cudzysłowie, no to jest naprawdę dużo dalej miejsca, nie? A, poszli. Poszedł. Pójdzie, tak? Dobra, pokaż Mareczku na to co stać, te 60 koni. Ło. Co to jest? Patrzcie, lecę. To jest grubo. No. Ja muszę tylko wytrzeć ten obiektyw. Powiem wam, że Meksyk, nie? Tutaj jest pan Bogdan. Kręciliśmy z nim wywiad odnośnie tej łódki. To jest Trin 500 z silnikiem 115-konnym. Marek, staraj się równe kółka, wiesz? Równej odległości. O, kawał łajby. 75 na godzinę na tym silniku, to już powiem wam, strach, naprawdę, nie? Zobaczcie! Ciu. Świry! Poszedł, patrzcie! Fuh. Łódka, która waży ponad tonę! Powiem wam, dosyć mam. Samobójcy to są. Znajdujemy się teraz na łodzi Explorer 635 cm. I Tomeczku, tak w skrócie tylko jakbyś powiedział, bo oczywiście takie ważniejsze zagadnienia techniczne związane z tą łodzią na pewno dowiecie się na kanale Tangiri Boat. Skąd się wziął projekt przede wszystkim na taką łódź?
Trzeba iść o krok dalej, po prostu. Okej, ale generalnie łodzie są z myślą o łowieniu morskim, tak? Tak, no tak. Ewentualnie stacjonarka w wykonaniu moim i Piotra. No tak, no zwrócił. No to znaczy, nie jest tak, że to musi być łódź trollingowa, bo tak samo może być jako turystyczna, no. To nie jest tak, że musi być jako zawsze jest jakby różne tej łodzi. Zawsze można ją inaczej wykończyć. Tak, no na środku i tak jest wykończona, że w ten sposób, że myślę, że większość ludzi będzie zadowolona, a trollingowcy do tego krwią łososi fajnego. No tak, tutaj jest, zwróćcie uwagę, zbiornik na akwarium, na żywą rybę, na przynęty. Tutaj macie uchwyty na wędziska. Ile w sumie mówiłeś? 22 wędki wejdą. Tutaj wszędzie, dookoła. Tak się to prezentuje. No i zwróćcie uwagę na detale tutaj. No pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to oczywiście ta wykładzinka. I tutaj bardzo ciekawa sprawa. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wykładzinę, to możecie robić wszystko, wszystko niemal. Wszystko, każdy projekt możemy zrealizować pod klienta. Nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń, nie? No, czyli widzicie, no kolejny raz się potwierdza to, że chłopaki z Tangiri w zasadzie robią łódki. Sky is the limit. No dokładnie, zgadza się. To jest bardzo fajna sprawa. I powiedz Tomuś, to jest amortyzator gazowy, to jest fotel, który sprawdza się bardzo dobrze na dużych prędkościach, na mocno sfalowanych zbiornikach, no po prostu nie odczuwamy uderzeń po przeskakiwaniu z jednej fali na drugą. Nie niszczymy kręgosłupa. No nie odczuwamy tego na kręgosłupie. No, no. Okej, ale wy to jesteście generalnie projektowaliście. No to jest nasz produkt, no. Aha, czyli jeżeli ktoś by chciał po prostu kupić coś takiego, tak, no, to też jest opcja. Tak, może to zamontować. Mhm. Przy czym no, sprawdza się to głównie, tak jak mówię, no jak ktoś naprawdę... większe łodzie, większe prędkości, no nie jest to dla małych łódeczek, no. Mhm. Okej, okay, i teraz tak, ona ma 635 cm, tak. Waży nie wiadomo jeszcze ile, ale na pewno gdzieś powyżej... Dzisiaj był plan zważenia, ale się nie udało, zważymy ją w poniedziałek, no ale... Ale na pewno powyżej tony, nie? Na 100 gdzieś będzie ważył, nie? Mhm. I tak, z silnikiem. Założona 150, a maksymalna moc? To znaczy to jest 250. Do 250, tak, koni. 250. No to tutaj strach, powiem ci, bo... Chciałem powiedzieć, że ciągnąłem ją dzisiaj i bardzo fajnie się z nią jechało. A co najważniejsze, zwodowałem ją z plaży, nie z żadnego slipu, z przyczepem GM Trailers i zeszła sobie tak. No to prawda, bardzo fajny temat. No dobra, słuchajcie, za chwileczkę odpalimy, znaczy na pewno już widzieliście, jak ta łódź płynie, ale jeszcze wam pokażę, no było nas tu troszkę więcej, także dawaj Karolku, czyń waść. Zobaczcie, jakie jest odejście. Uwagę na detale, jakie przywiązują tutaj chłopaki, jeśli chodzi o design tych łódek. Wszystko fajnie, pięknie powykańczane. O, proszę bardzo, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Także zwróćcie uwagę, ile tu jest jeszcze miejsca. Piękna sprawa, naprawdę. Wszystko jest wykończone. O, nagłośnienie, podsufitówka. No, wykończona jest naprawdę. Kubeczek na flaszkę. Tak, kubeczek na flaszkę. Ale zobaczcie, wszystko tu ładne, te guziczki, to wszystko, te zegary. No i tu trzeba powiedzieć o tym, że jest to całkowicie projekt Tomka. Wszystko wyszło z jego głowy. Także szacun, bo naprawdę coś takiego stworzyć
to trzeba być szaleńcem. Ty, ale bez kitu trzeba kiedyś stację z tego zrobić. No, naprawdę, na gorczały się wbierzemy, weźmiemy mały pontonik jakiś do wywózki. Nie? No, stary, zakotwiczymy się. Naszą budką drugą. To już no. Będzie no, albo dwie łajby po bokach się weźmie. Piękna sprawa. Ale przyjeżdża tym na ten, na Szczecin, no to my sobie tak zrobimy ten. Aha, i jeszcze jedna ciekawa rzecz. To jest 635 długość, a Tomek ma jeszcze w planie zrobić... No co roku metr więcej, no. Aha, czyli sky is the limit. No powiem wam, że wrażenie niesamowite na takiej łajbie, jak się pływało na takich niedużych... Sorry. Jak się pływało na takich niedużych jednostkach pływających, to... Fotel wbija, naprawdę. Tej niestety landary nie uda nam się dzisiaj zrzucić. No 250 koni. 650 cm długości, no coś pięknego. No. Myślę, że pod setę by to szło. Olbrzymia i przepięknie zrobiona, naprawdę. Trzewo, trzewo, trzewo! Szarpnij go teraz, no! Jak szmatą ty tą schodą. Dobra, dobra, lecimy dalej. Piłuj, piłuj! No teraz słuchajcie, jakimś cudem udało się wyjechać. Karol jest off-roadziarzem. Off-road! Ale powiem wam, że ta Audica, naprawdę powiem ci, że konkret ty. No to jest stary. Allroadzik 2.7. To jest stary Allroad. No. Tak, no. Powiem wam, że naprawdę zrobiło na mnie wrażenie to autko. No, także wyjęliśmy to najważniejsze. Zaraz do bazy. Cześć, jesteśmy po całym dniu testowania i pływania. Po pięknym, genialnym dniu. No, dzięki Tomuś za zaproszenie raz jeszcze. Słuchajcie, z tego miejsca oczywiście zapraszam na profil na Facebooku Tangiri Boat, na Instagrama i za jakiś czas pojawi się również kanał na YouTubie Tangiri, gdzie będziecie mogli posłuchać trochę więcej informacji technicznych związanych oczywiście z łodziami Tangiri, z przyczepami MGM Trailers i no i na pewno jakieś nasze przygody gdzieś na pewno nad wodą, no bo chcielibyśmy też pokazać się z tych udekłowi, tak? Także dzięki raz jeszcze, pamiętajcie oczywiście zostawić łapę w górę, komentarzek, subskrybujcie kanał i widzimy się wkrótce, siemano.